Hej, hej, hej! To pójdźmy za ciosem. Właśnie trwa pakowanie. Już darowałem sobie tą windę, bo jeszcze było, trzeba było mi wracać i jechać. Trochę ten. No, która godzina jest w sumie? Gdzie ten licznik? No, chodźcie ze mną, będziemy szukać. Gdzie ten licznik? Licznik. Czy ktoś widzi licznik? Licznik. Jest. Już ktoś tam łazi. Spać nie mogą, kurde. 5:12. 5:12, sobota. O, licznik, dobra, licznik założę później. Go. Tutaj to zakładam tak, nie? Cyk, już jest założony. I teraz. Jeszcze muszę telefon znaleźć. Jest telefon. I teraz słuchajcie, to 5:17. O, to tam czemu 12? A, bo tak w sumie ustawiony może nawet. Dobra, nieważne. 5:17, sobota, 17 lutego. No tak. Dobra, pozwólcie, że po to jedną ręką to się nie spakuje. Także witam was bardzo serdecznie i nie wiem, gdzie pojadę, ale ja... To jest moje życie. Nic innego nie chcę robić, oprócz tego, że trzeba jeszcze pracować. No tak. To jest moje życie. I... No przy okazji zabieram was wszystkich. Trasę. Zobaczymy gdzie. Dobra, bo tak jak będę gadał tu, to znowu tu się nie spakuje. Lecimy. Oh yeah! Widać mnie, ale jadę na długich. Słuchajcie, ale jazda. Masakrycznie fajnie po takiej ciemności. No tak! Hej, hej, hej! Słuchajcie, to! Sorry, ale mnie razi, gdzie wy jesteście w ogóle. Granica do Bieszczyn. Siąpi. Normalnie siąpi. Jestem tutaj tą warstwę wierzchnią, to mam mokrą. Wyjechałem sobie w sobotę. I teraz się zastanawiam. Znaczy tutaj kierunek to wiadomo, no widać granica Niemcy, tak, ale ogólnie to tak pytacie się, znaczy pytacie się, ja się pytam i zastanawiam się, czy wy się tak pytacie, to znaczy próbuję przewidzieć pytanie, co mnie podkusiło, żeby znowu pojechać, ale chyba wy już się nie pytacie o takie rzeczy, po prostu widzicie, znowu pojechał, dobra, tego, ten to już ma w głowie na, a no mam. Mam, ale to jest, wiecie, uwierzcie mi, to jest tylko wtedy, kiedy trzeba trochę zwariować, jak już się ma wolne. Wszystko inne jest w miarę możliwości poukładane. I jest sobota, weekend, siada się wtedy i się jedzie. Niedługo się rozjaśni, trochę się będzie przedłużać to rozjaśnienie z powodu zachmurzenia. Ja mam cichą nadzieję, że później to wszystko się jakoś tak trochę rozwieje i będzie trochę więcej słońca, a jak nie, to trudno. No pierwsza rzecz, jaką chciałem jeszcze powiedzieć tak szybko, to co jest taką, co może,
co, jak zmotywować się w ogóle w taką pogodę, tak rano, w sobotę, kiedy przez cały tydzień człowiek, znaczy akurat w tym tygodniu, co byłem, co minął, to miałem trochę więcej czasu, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mam wolę, jeżeli mam tydzień ciężkiej pracy, to co mnie motywuje, żeby wciąż? No jak już wiecie, motywuje mnie to, że mogę spotkać się z Wami wirtualnie poprzez tą kamerę, odwiedzam jakieś ciekawe strony, pobijam swoje malutkie rekordziki, bo to jest godzina. Dzisiaj może rekordów nie będę pobijał, ale jadę, tak? Jadę, żeby coś zobaczyć, coś zwiedzić. No i co? Trasę. Trasę, później coś tam będzie się działo na tej trasie, Słuchajcie to. To jestem ubrany mniej więcej tak samo jak wtedy. Dzisiaj jest cieple. Jak jechałem przez ten cały dobieżczyn, to czuć było zapach, może wiosny to może bym przesadził, ale zapach taki, nie ma ostrego powietrza, jest na plusie, jest cieple. Dlatego to jest taki doszczepny, nie wiadomo co to jest. Dobra, nie będę zasmucał, jedziemy, nie? Jeżeli trochę się rozjaśni, to wtedy będzie lepiej wszystko widać, zobaczymy gdzie wtedy będę i coś tam opowiem, coś pokażę. No w ogóle będzie się działo, jak w serialu taki stras rowerowy. No dobra, ciśniemy. Yeah! Piątka? Dobra, zaczynałem się tak jeszcze szybko. Przy następnej wiosce chcę coś powłączać przy moim pulpicie sterowniczym w moim bike tracku. A chciałem jeszcze coś wyjaśnić. To jest Gegensee. Gegensee, takie żółte napisy, tak? Żółto-pomarańczowe bardziej takie napisy i zielona tablica. Zazwyczaj jest żółta tablica. Dlaczego jest zielona? Z tego co mi wiadomo, zielona tablica jest dlatego, że to są takie jakby, no tu akurat, tutaj jest jeden dom, ale to nie chodzi o to, to jest coś takiego, że to są takie agroturystyczne miejscowości, takie typowo ten, podmiejscowości, tak? Coś takiego, a jeżeli ktoś wie dokładniej, o co tam mam z tym właśnie zielonymi tabliczkami, to proszę, żeby tam wpisać, jeżeli to nie problem, na dole komentarza. No tak, a co? Mi się wydaje, że to jest właśnie takie jakby podmiejscowości, wioski związane właśnie z agroturystyką, jakby to mówić po polsku, po naszemu. Nie wiem, jak to zmienić. Tak mi się wydaje, że to coś na tym, coś w tym deseń. No tak, dobra. Aha, to jeszcze miałem pokazać. Słuchajcie, Włączam moje cardio. Zobaczymy czy złapię, bo cały czas jechałem. To jest, złapało. 90 mi się unormuje, zobaczymy. 109, teraz pokazuję 108. 109. Nie wiem czy to będzie widać, 111 teraz. Spróbuję, żeby było widać. 113, no dosyć, 115, no to widocznie bardzo sunąłem, jeżeli mam taki teraz ten, albo po prostu jestem zmęczony. Ale dwa wdechy i będzie spadać, już 110, zresztą włączyłem dopiero stoper, dopiero ten, a ten drugi to jest zwykły zegarek,
7.12 tu na zegarku, jest na liczniku 7.09. Dobra. 7.09 na liczniku jest. Mam obecnie zrobione 31 km 620 metrów. Czas jazdy, czystej jazdy oczywiście, godzina 27. Dokładnie godzina 27 7 sekund, no, jeżeli mamy tacy być dokładni. Tylko że to był czas czystej jazdy, cały czas powtarzam. Średnią też z czystej jazdy obliczono, mam 21,78. A wyjechałem o której? Wyjechałem, bo tam na samym początku filmu 5.17 bodajże mówiłem. No to jeszcze się pakowałem, tak? A tak naprawdę wsiadłem na siodełko i ruszyłem, a można liczyć, że była 5.35. Tak, no to mniej więcej tak samo jak wtedy. Ja dzisiaj nie robię żadnych średnich. Jedziemy, dobra, że znowu będzie na kamerę. No trzymajcie kciuki za mnie, zobaczymy gdzie dojedziemy. No i oczywiście będę starał się jakieś opowiadać, co jest lepiej zrobić, czego nie zrobić. No zobaczymy, w praniu wyjdę. Dobra, jedziemy. No tak. Zrobiła się hardcore'owo u Kolmindę, do Altwart 17, do Egesin 8, do Antland 36, do Ferdinandshof 15 km, Torgel 13 i pada, strasznie pada, czekajcie, moje tętno to jest jakieś. W ogóle jadę dzisiaj i za mnie to, sorry, znowu tutaj latacie na tym samego, ja tutaj się zrobić, bo mnie to skurza. Dobra, moje tętno to jest jakieś, nie wiem czy teraz widzieć, nie, wiedziałem tutaj, cześć, low. 112 mi pokazuje teraz, w ogóle jak jadę to widzę, że jestem. A oprócz tego, że jestem ubrany bardzo tak, to nie jak zwykle nie lato, tylko zima. Jestem ubrany grubiej, to już tętno zawsze jest wyższe. To logiczne, tak? Jakkolwiek byście się ubrali, właśnie to wpływa, nie? Ciuchy. A druga sprawa, jeszcze nie wypoczyłem po tych 222 km. No i już się tu pójdę. No taki to jest właśnie numer. Jest 8.26. Mam 56 km 650 metrów. 2 godziny 36. Średnia 21.73. I co jeszcze muszę powiedzieć? Mówiłem 8.26. I jeszcze najlepsze jest to, że temperatura 3.8 na plusie. Wolałbym, żeby było. No signal, już zgubiło sygnał. Wolałbym, żeby było minus 5, bezwiecznie słońce. No ale trudno, zobaczymy. Chyba dzisiaj za dużo nie pojeżdżę, chociaż jak wrócę, to już ponad 100 będę miał. A daje tu różne. Tyle tylko, że jestem tak ubrany, że ciało mam jak na razie suche i wewnątrz nie czuję się. No, buty, wszystko suchutko. Dobra, lecimy.
proszę zobaczyć, jak to wszystko można sobie przerobić na swój styl i na swoje te, no, żeby było dobrze, tak? Żeby się jakoś zmotywować. Tak stanąłem sobie, w sumie już był taki moment, w sumie cały czas jakiś tam moment jest, że kurde, co ja tu robię? Normalnie już tutaj czuję mokre. Znaczy na karku nie, mam nadzieję, że jeszcze nie czuję, tak, bo wszystko jest ok. Nogi suchutkie, w głowę ciepło, w nogi ciepło. Tutaj w razie czego, jakbym kętą, mam jeszcze katany, że mogę tą ścianę założyć drugą. Ale najlepsze jest to, że właśnie sobie teraz włożyłem do głowy taką info... taką, nie jak to ująć, dobra, fazę taką, że dzisiaj robię trening po ciężkich warunkach deszczowych. Walka z deszczem, jak długo wytrzymam. Z wilgotnym powietrzem, dobrze, że nie wieje. No i już jest motywacja, tak? I to wyszło w trakcie, dopiero teraz. A teraz mamy który kilometr? Chwila. Już chwila. Kurczę. W razie czego też rękawiczki mam, bo spójrzcie, ja jechałem, dobra, zanim na tych temperaturach, tutaj te, w tych rękawiczkach jadę, ale te mam jeszcze na rękach. I te już troszeczkę przemokły, one są mokre, nie że przemokłe, ale te suchutkie mam, nie? To są takie cieniutkie rękawiczki. I teraz mam w bagażniku jeszcze dwie pary rękawiczek. No tak. Przygotowany trzeba być. Zegarków nie zakładane. Jest 8:48. Mam 59 km 750 metrów. Mam czas czystej jazdy 2 godziny 48. I średnia 21:33, w ogóle się nie patrzę na średnią, tylko czytam wam, żebyście mieli mniej więcej jasność, co się dzieje. Maksymalnie jechałem 32 na godzinę, 32,570. 8:48. Słuchajcie, temperatura troszeczkę zaczyna spadać, bo jest teraz 2,7 na plusie, a wtedy było 3 coś. I czuć takie, zaczyna być chłodniejsze powietrze, czyli ten frącik deszczowy zdaje się, że zaczyna przechodzić, jeszcze jest pochmurno, już idzie chłód. Serducho mi teraz bije 103 uderzenia na minutę, ja mam wysoki, dzisiaj wysoki bardzo. Wysoko bardzo, 104 teraz, nie wiem czy to widać, 102, 100, no teraz zaczyna spadać, tak? Po mojej 99, czy 8 tam, jakoś tak. Tak to właśnie wygląda, a jak jadę, to słuchajcie, chyba... Kurczę, no nie mogłem, tak jechałem sobie, nie było wiatru, bo ogólnie nawet słyszycie, jak do was mówię, jakkolwiek się nie ustawię, nie robię po głośnikach kamery, także nie muszę unikać tego, mogę sobie bezpośrednio mówić, bez żadnych tych problemów i wysoki ten puls, no ale trudno. Gdzie my jesteśmy? My już jesteśmy za UKMB. Tutaj jest taka wiata fajna, słuchajcie, jakby kurczę na przykład, no fajna, może ją nawet weźmę. Spędzimy trochę dłużej teraz na tym przystanku. W ogóle ja nawet nie mam pojęcia gdzie jechać. Taka, fajnie tu jest, taka mniej więcej. O, no to widzicie, sufit, jaki sufit, normalny, tak jak każdy inny sufit, to coś takiego. I taka wiata, i powiem szczerze, że fajna jest, bo tu można usiąść, tak, ławeczka, z każdej strony. Tylko kurna jakieś kupy suche tu są. No ale jak się jedzie turystycznie, to zazwyczaj ja przynajmniej, może teraz nie wiem czy mam, czy nie mam, mam też. Jakiś tam taki mini ręczniczek albo jakieś szmatki. No coś tam się ma, no to zawsze gdzieś się wchodzi w takie coś, nawet to można sobie rzucić, żeby nie siadać bezpośrednio na to zarzucić, wiecie, jakąś tam. To będę wycierania ręk, czy coś zawsze powiedzmy, czy jakąś reklamówkę, no coś zawsze można wymyśleć, jak się turystycznie jedzie. No a jak się wystawi przez okno, to tak to wygląda. I takie właśnie po... Bo tutaj właśnie w tym terenie, w rejonie jak jestem, to takie właśnie, takie wiaty, takie przystanki rowerowe, jak zwał, tak zwał, wiemy o co chodzi, rekreacyjne. To po stronie niemieckiej jest tego mnóstwo. Nie mówię, że po stronie polskiej nie ma, no bo ja Polski nie zwiedziłem. Ja tutaj zwiedzam
jak wiecie i widzicie, Orbeum Greifswald, jak może troszeczkę dalej, tak, jeżdżę tak do... Odjeżdżam tak od domu zazwyczaj, jak już jest sezon, pomijając to, co zrobiłem zimą nad morze, to tak odjeżdżam 100, 120, 130 max odjeżdżam i później tam okolice to wszystko taki krąg robię i wychodzi 200, 220, 250, 260. W tym sezonie będę chciał zrobić więcej. Robić więcej i jeździć dalej. No zobaczymy. Ale to musi być też czas. No i pada znowu. Siąpi. Ja nawet myślałem, że nie siąpi, a to siąpi cały czas. Także trening przeciwdeszczowy. Zobaczymy. Trening przeciwdeszczowy. Trening deszczowy, tak? Sprawdzamy się, jak się sprawdzą te ciuchy, chociaż już nieraz sprawdzałem, ale oprócz tego, że przecież wiadomo, nie jest ciepło, jest zimno, to jeszcze mokro, wilgotne, deszczowe. O, a tu są tabliczki jeszcze. Nie wiem, czy to widać, najwyżej będę czytał. Ukelminde 1,4. No mówię, już odjechałem od Ukelminde. Ferdinand Schof 11, tak? Meyersberg 5,5 km. A tu jeszcze jest Schwedenschanze 3,7. Ratsplatzhausenshaus coś tam 1,7 i Zarochmul 4,9 km. Zarochmul to już tam kiedyś przyjeżdżaliśmy i zaczyna mocniej znowu padać. I to właśnie takie akcje z deszczem. Więc ja teraz chyba wejdę tam, się napiję, zjem sobie banana. Zobaczymy co dalej. Tak. Dobra. To za chwilę. Także schowałem się. Wyciągnę sobie picie. Tylko dzisiaj to takie picie mam nie takie jak trzeba. Ajajaj, tutaj sobie położę tę torbę. No tak. Słuchajcie to. Mam wodę i tyle. Ale jazda, nie? Mam kulę mam. Ojej, i to taką dużą, nie? No akurat takie coś miałem, już nie jeździłem się rano, więc tam mnie tam jeszcze nie kupowałem. Mogłem, ale nie kupiłem. Słuchajcie, to mam jeszcze wodę. Od razu bierzemy się bagażnik. Mam wodę. Wodę mam, a do wody coś mam jeszcze. A do wody mam elektrolity. Ja. No tak. Trochę upiję czystej wody. I wrzucę sobie elektroliciki. No i będzie git. Czy tam git? Czy jak zwał, tak zwał. Będzie dobrze. A co mam? Banana mam, którego zjem. Mam nadzieję, że mi się nie rozkodował. Nie, no mam, rozum. Bananik. A w bagażniku co mam? Słuchajcie. Dwie bułki. Pszenno-żytnie. Suche. Taką czekoladę. Gold Life. Taki jakiś tam energia, bogactwo, witamy, źródło błonnika. Takie cosik. Pszenno. Musli tam jest z owocami w tym. Ciasteczka takie. Słuchajcie, za dużo to ja nie mam wcale. Ja tak patrzę, że ja naprawdę za dużo nie mam. Ciasteczka, które już wożę chyba 5 lat. No, przesadziłem trochę. 23 sierpień 2000, jeszcze jest ważne. I cukierki, fruitki wożę. Mandynki. No tak. I kurde, i pusto, więc co nie ma, jazda. Trzeba uważać. Dobra, jem banana. No wiecie co jest jeszcze najlepsze? Czasami dobrze jest zapomnieć, co się pakowało. Teraz sobie przypomniałem. Serio, za chwilę, dobra. Nie zrobiłem tego specjalnie, normalnie zapomniałem. Tylko spojrzałem na torbę. Chwila. Spojrzałem na torbę i mówię, ja... Patrzę, to
Gdyby banana zjadłem, nie? Jak mi się zechce, żebym dopadał na gębę. Ananasy z naszej klasy! Plasterka. No to będzie dobre jedzonko. Kupiłem sobie, no. W soku ananasowym. Ananasy w soku ananasowym. No tak. Jest, jest. No, jest, to jest. Znaczy, jak się nie docenia w tym, to tutaj, to. To jest. To tutaj, w tym miejscu, to jest generalnie. Egzotik. Samo w sobie egzotik jest ananas, ale to jest podwójny egzotik. Dobra, schowamy to na razie. Jak zwykle już. Otej, ślignij się, wygnij się, coś tego. Pika. Dobra, to już wszystko wiecie, nie? Zaczyna się chudno robić. Która to jest godzina teraz? 9:02 już, słuchajcie. Nie? Kilometr więcej się nie zrobiło, bo cały czas w tym samym miejscu stoimy. A temperatura? Ale para idzie, nie? Robi się zimno. Słuchajcie, jak tu wszedłem, kurczę, 2,2. Jak teraz popadało, jak kurczę mi za 2 godziny zetnie szklanka, to tutaj nie wrócę. A spada temperatura. 2,2, 2,2, to będzie w górę. Nie wiem, kurczę, ale w ogóle jest chłodno, naprawdę się chłodno. Jakoś pojedziemy, nie? Fajnie tam jest w tam, nie? Tam za tym szkielkiem u was jest fajnie, co? No, a ja muszę się tutaj motywować teraz. Ja, ja. Dobra, zobaczymy się dalej. Hej, hej, hej. Wjechałem w tę drogę. I tu jest ten. Przejechaliśmy przez ten kawałek. Tu dosięgnąłem. Musiałem to rozgrzać w ręce. Najgorzej się zatrzyma. Dobra. No jednak mokro i zimno dają się we znaki, ale tak. Tabliczki w lesie to też standard. I teraz się zatrzymałem, bo tutaj jest tak. Apotekę Berg. Berg to co, brzeg? Już czasami się pamiętam. Ale coś z apteką związane. Liebgarden i Aussichtspunkt. Aussichtspunkt to są punkty widokowe, to już wiem. W tamtą stronę. Zaraz pokażę, zaraz. Czy co, dobra, wszczelnę was z tego i za chwilę się włączę. Teraz tak, z ręki. Nie z kija, tylko z ręki. I teraz patrzcie. Uwaga. Apotekę Berg, Liebgarden i Aussichtspunkt 2 km, tak? Weipel, Liebgarden, no i tak. To jest tu, tam. To jest tu. Tutaj ta droga, tak? I tam. I tak jakoś myślę, że tą drogą pojadę. A jeszcze następna tabliczka to jest tutaj. To stąd jadę, tak? Tutaj. Tu to. No to stąd jadę, tak? No bo tam Ukerminde Tierpark, czyli ogród zoologiczny ten cały. 3,8 km stąd Ratsplatz, Bornkamp i tak dalej. I jeszcze tutaj jest jedno. Lea Pchat, August Bartelt, Franz Garden, Jadgen Mul 5,2, Graben 3,2 km. To jest tam. To jest tutaj ta droga. Tak widać, nie? To właśnie tę drogę właśnie ten Graben 3,2 km. To jest. To stąd przyjechałem. Stąd. Ta droga tu. O, stamtąd przyjechałem. I teraz na ten, ja już powiem, na ten Graben, co tam przeczytałem, to jest 3,2 km, to jest tam. I to jest właśnie betonówka dalej prowadzi. Też jestem ciekawy. No kurczę, tą betonówką powiem szczerze, albo nie pamiętam, albo nie jechałem. W ogóle tam, gdzie staliśmy poprzednio przy tym, to już kiedyś byłem, ale tutaj Graben nie jechałem. No i tak samo tam nie jechałem, w tamtą stronę, czyli ten Aussichtspunkt 2 km.
I ten graben i Auschwitz punkt mnie bardzo interesuje. I tu mógłbym pojechać. W sumie i tu mógłbym pojechać, bo 3-2, 2, 6 km, kurna, robię 222, a się zastanawiam nad sześcioma. No i czasami właśnie tak jest, że nad sześcioma się zastanawiam. To co, jedziemy, nie? Zobaczymy. Dobra, ja wybrałem na razie. Ten Auschwitz punkt zobaczymy, 2 km. Czy ja wiem, o co chodzi i wiem, o co kanam, czy tam byłem, czy nie? Jedziemy. Wiecie co, tak się skoncentrowałem na tym wszystkim, że tą całą puszkę wam pokazałem, bo zapomniałem, to ja jeszcze o czymś jednym zapomniałem. Patrzcie, to. Jezu, jak się po tych kieszeniach chwila. Jak się po tych kieszeniach rowerowych pochowa. I teraz otworzyłem, pochowałem. Krówki! Ktoś chce? No przez ekran nie dam. Sam zjem. No pewnie jakieś cukiereczki macie w chacie, nie? Ale jazda, dobra, jedziemy. Kurde, normalnie tutaj jeszcze nie byłem, albo już zapomniałem, powiem wam szczerze, że puszczę, jestem na takich rozwidleniach, tak, bo stąd już tak kurczę pokazuję, widać, nie, dobra, widać, stąd przyjechałem, tam, tu jest rozwidlenie, no i tutaj, no a tu mam jechać, znaczy to nie jest powiedziane, że mam tu jechać, tylko tak sobie patrzę, że... A tabliczka jest taka... Napisane Bergstrasse. Ale to nie jest tabliczka, że kierunek pokazany, tylko Bergstrasse napisane jest, tak? Tak jak u nas było napisane jakaś ulica Słowackiego Wojska Polskiego, czy to Bergstrasse. Czyli ta droga, ta. Co stamtąd, tak? Stamtąd jadę. I ona dalej tam prowadzi, to Bergstrasse, a tutaj jest właśnie, no tutaj jest taka, taka, która mnie też ciekawi. No i to się właśnie zaczyna. A uwierzcie mi, że jak się jedzie gdzieś, już będzie sezon wiosenno-letni, ciepło i więcej czasu, to każdy jakiś gdzieś dalej się pojedzie, to by się chciało, o zobacz tu, ale byśmy pojechali. A jeszcze jak zaczną się jakieś tabliczki, gdzie będzie pokazane, że coś tam jest na trasach, to już by się chciało i tam, i tu skręcić, no a czasami się nie da. Zwłaszcza jak się daleko jedzie, gdzie trzeba się trzymać harmonogramu trasy. Dobra, jedziemy teraz. Ladies and gentlemen, no niesamowite. I słuchajcie to, jest zwiast. Ja nie pamiętam, no to byłem, to może i nie byłem, ale na razie to tak jakoś nie mogę skojarzyć tego. I uwierzcie mi, że jak dla mnie to jest kurde rewelacja. Niedaleko Kernigę przejechałem tam do Tenówką, później tam były tabliczki i można było jechać na ten graben, co też jestem ciekawy. Nie wiem, czy to nie jest koło, czy to nie jest ten graben, tam nie pojechałem, czy ten graben to nie jest ten. Koło tego grilla, tam jeszcze mam filmy, co do grilla jechałem, czy co ze mną są i oglądali to, widzieli tego grilla, co przyjechałem, to właśnie też rejony, te wszystkie tutaj, tylko że nie, no gdzie, kurczę, no graby, zobaczymy, ja jestem ciekawy, co tam jest ten graben, ale to może nie dzisiaj. No i teraz wjadę na ten Auschwitz-punkt, punkt widokowy, no tak, jedziemy. Będziemy owijać w bawełnę, rower zostawiam tu, pod dachem, pędzimy. Ja tu jeszcze nie byłem, już to lubię miejsce, ale kurczę, jaki zajebisty punkt.
jest fajne wejście. Aussichtspunkt. Ja. Natürlich. No najlepsze, nie? Zobaczcie. Jaka sprawa jest taka, że jak jest... Nie ma takiej motywacji. Znaczy motywacja jest, ale nie ma takiej pogody. Jest zimno, mokro, ale to wszystko to jest nic. I to wszystko ginie, jak się coś znajdzie. No tak. No i jesteśmy. Ale coś tam widać z góry. Proszę. Wow. No niesamowite. Aj, co mówię? To by Aussichtspunkt dotarłem. Do punktu widokowego dotarłem. Do punktu widokowego dotarłem. Tylko teraz ten graben jeszcze mnie chodzi po głowie. Nie jest, mogłoby być wyżej, ale co tam narzekać, ale jest. Tam jest ta wioska. Nie wiem, czy to nie jest Liebgarten. Z boku. Pięknie, naprawdę pięknie. Ale wąsko. Na jedną osobę. Zakrętu. Tutaj trochę szerzej. Tylko te dechy to takie, nie? Mogli podłogę szklaną zrobić, to już w ogóle by był bajer. I tutaj jest zejście. Deskę dobili. Tak nie jakaś. Kurde, te deski to nie jest taka... Jo. Te deski to nie są takie pewne. A tutaj zejście. No tak można w kółko polatać, nie? Czyli Aussichtspunkt zaliczony. No tak. Jeszcze jedna rzecz, bo w sumie statystyk wam nie powiedziałem. Do tego miejsca mam 64 km, 870 metrów, 3 godziny 11 minut. Jechałem średnia 20,31. Oczywiście ja przecież tutaj to jechałem, w ogóle nie patrzyłem na żadne prędkości, tylko koncentracja była na tym, żeby się ogarnąć, żeby troszeczkę złapać tego ciepła i w ogóle. I powiem wam szczerze, że zaczyna mi się robić fajnie. Może dlatego, że też po schodach sobie wszedłem i zszedłem, to też dało trochę. Naprawdę, tak, naprawdę czasami takie małe... Trzeba zejść nieraz, jak jest taka właśnie pora roku, zejść z roweru i popatrzeć sobie, jeżeli nie ma żadnych górek. Ja na przykład bym chciał teraz jakieś górki. Ja bym chciał jakieś górki, naprawdę. I to taką, kurna, z 5 km góreczkę. Ale bym się, kurczę, rozgrzał na niej. No tak, tu schody są. Pobiegać sobie po takich schodach. Już od razu temperatura ciała podchodzi. Później wsiadamy rytmem i pyk, 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 pyk. I jest fajnie, jest ciepło. Takie to właśnie... No, później to się już zaczyna szukać. I takie jakby przetrwanie się budzi w nas. Im bardziej ekstremalne sytuacje, tym bardziej zacząłem walczyć o przeżycie. No tak. No tak jak mówiłem, 64,870, średnia 20,31 i jeszcze jest 10,08. Tu jest 10,12, 11, też 10,12. 10.08. A kardio mi się wyłączyło. Teraz włączę, zobaczę, czy złapię. Nie, ten kardio to taki, ten łapię, raz nie łapię. Jak wsiądę i już jadę, to wtedy. Jak już tutaj jestem, może też ciuchy. Nie wiem, kurczę. Dobra, na razie nie chcę złapać.
Jak złapię, to powiem. No a teraz jestem na wypoczynku. Znaczy na wypoczynku, teraz nie jadę to. No nie chcę teraz złapać. Dobra, jedziemy. Chciałem wejść trochę na wyższe obroty, bo lubię. Zobaczcie, zatrzymałem się. Ciągle się zastanawiam, czy to będzie widać. Kurczę, 143 teraz. 142, no będzie spadało w dół, nie? 11:29, 140. Musiałem wejść na takie niższe obroty, żeby się rozgrzać, ale cieplutko jest teraz. Miodzio! Teraz jest miodzio. 11:29. 95,77 km. Samochód jedzie jak zwykle. Kurde, wtedy, kiedy ja coś chcę mówić. Chwila. No, pojechał. Na lawecie. Niemiec wiózł Niemca. Rejestracje niemieckie i laweta niemiecka. Czas czystej jazdy 4 godziny 29. Widzicie, średnia 21,32, bo teraz pompowałem jakieś 6-7 km. O, jaki ładny. 6-7 km to jechałem na tętnie 150-160. Widzieliście tam nie, albo jak nie widzieliście, było wejście takie krótkie 173, co się popisywałem troszeczkę, że mogę przestać oddychać na tym. No mogę, ale to nie o to chodzi, bo zmęczony organizm, to wcale nawet nie trzeba jechać bardzo szybko i też wskoczy na taki wysoki ten. A jak będziemy wypoczęci, to będzie całkiem inaczej. I teraz maksymalnie 34 na godzinę, 95 to już mówiłem, 4,29, 21,32 średnia, 11,30, a temperatura teraz 5 stopni pokazuje mi. No, dlatego może mi się cieplej zrobiło, ale i dlatego, że sobie podkręciłem troszeczkę. No. Wracam, nie? 95, stąd jeszcze 30. 120 parę do... No tak pod 130 będę miał. 120 to na pewno będę miał. No, 130 nawet liczyć można. Albo 125, 127. Jakoś. Dobra. Wracam, zjem sobie później takie lekki, lekutki posiłek, napiję się coś i druga połowa dzionka będzie moja w domku. No tak, widzicie jak fajnie? No fajnie, mnie się bardzo podoba. Intercity tutaj już zostawiam z tyłu. A byliśmy, a ten cały Aussichtspunkt, czyli punkt widokowy, w Liebgarten. Liebgarten. Tylko tak z boku. Dobra, lecimy. Zanim ruszymy, to jeszcze wam coś powiem. Tutaj, jak mam na tej mojej kierownicy, no to ja, a tutaj prezent. I słuchajcie to. Ten prezencik, to jest zegarek, tak? Taki wodoodporny. Z datą, z godziną. I ten prezent, to jak jedzie ze mną, to ja wiem, że siostra jedzie ze mną. No tak, spojrzę na to. Na
że ona jest, ten zegarek jest podświetlaną tarczą, tylko że właśnie mogłem w nocy to pokazać. I taki prezencik, jak na przykład ten zegarek i sobie zamontowałem na tej, kurczę, teraz będą jeździć. To jest na czerwono. No. Na czerwono. I teraz tak, ten zegarek jak tak ładnie mam zamontowany. I spojrzę sobie na niego, to sobie mówię, ale fajnie. Siostra jedzie ze mną. No tak, zawsze pomyślę tak sobie czasami, jak spojrzę na niego. Takie fajne coś. A i tak samo jest z tymi, z ochraniaczami. O, z tymi ochraniaczami moimi. Teraz tak zrobię. Z tymi, o. To jest prezent od tego, od mojego tajnego trenera. No tak. I też jak jadę, często gęsto się na korby patrzy i na nogi jak machają i rytmem się jedzie, to tak się zerknie. To czasami też tak się zatrzymam i sobie tak wspomnę i jak jadę, to myślę. No tak, no tak to jest. Dobra, lecimy.